Nawet zaczną mnie wyłazić tutaj tymi dziurkami wentylacyjnymi. Gdzie ja odsrałem pensetę? No gdzie ja dałem pensetę? Ja tutaj sobie wyszukam takiego w miarę małego mącznika. Będę na nią zerkał, bo ja jej nie ufam. Zapytacie, co łyżeczka robi w mojej hodowli? Nie wiem. Zakosiłem mamie. Nie polecam. Cześć, witaj na kanale Frux. Zanim przejdziemy do filmu, nie zapomnij kliknąć subskrypcji, dzwoneczka oraz zostawić lajka pod filmem. A teraz zapraszam do oglądania. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Frux, a dzisiaj jest kolejny terrorystyczny odcinek, jak widzicie w tym syfie. Znaczy, za tego syfu was witam, bo dzisiaj odbieramy kokon kątnika domowego. Możecie kokon zaobserwować tutaj, dokładnie tutaj. I zakupiłem dzisiaj masę moczboxów, czyli pojemników na mocz. Jeden z nich użyjemy dzisiaj na kokon, a reszta przyda się w przyszłości oczywiście i resztę sobie damy na bok. A ten jeden sobie odpakujemy. Dobra, mamy już moczbox. W tym moczboxie będzie kokon, tak jak powiedziałem. I tutaj nasypiemy sobie troszkę torfu i go troszkę zwilżymy, bo kokon też potrzebuje jakichś tam warunków uprawy do temperatury i wilgotności, tak więc przygotujemy sobie osobny pojemniczek dla niego, ponieważ no z tego co wiem, to pojączki potrafią sobie same otworzyć kokon i samiczka może zrobić tak, że zanim ja w ogóle zabiorę się do tego kokona, to ona już sobie go otworzy i małe pojączki porozbiegają się po pojemniku, a nawet zaczną mnie wyłazić tutaj tymi dziurkami wentylacyjnymi. Tak więc wolałbym tego uniknąć i od razu przyłożyć ten kokon do innego pojemnika. Tak więc ja tutaj mam już torf rozdrobniony. Mam już gotowy torf do wsypania. Tak więc teraz sobie go wsypię. Dobra, pamiętacie ten pojemnik? Tutaj jest oczywiście nasz torf. Tak więc teraz otwieramy sobie nasz moczbox. Ten pojemnik chyba sobie na razie dam na bok, bo on nam nie będzie ani potrzebny w tym momencie, ani nic. O Jezu. Przycięło mnie. No dobra, nieważne. No to nabieramy teraz torfu. Tak więc okej. O Jezu, ile mi się tego wzięło. Dobra. To tutaj troszkę odsypiemy i postaram się wziąć tego troszkę mniej. O matko. Cholerę dużo tego torfu wziąłem. No myślę, że tyle wystarczy. Dobra, teraz tutaj wezmę mój spryskiwacz. Tak więc poczekajcie. I teraz obficie zraszamy wodą, najlepiej z kranu. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Zaraz ten torf się ładnie nasiąknie wodą i będziemy mieli ładny, wilgotny torf. Ja to jeszcze troszkę pomigotam tutaj, żeby ten torf szybciej złapał. Dobra, tego odstawmy sobie na bok, to również, i teraz pokażę wam moją samiczkę. To sobie najpierw sprzątniemy i tutaj ciśniemy do pojemnika. O, tutaj widzę, też by się przydało troszkę zrosić, bo widzę, że ma tutaj dosyć sucho, ale to nieważne. Gdzie ja odsrałem pensetę? No gdzie ja dałem pensetę? Poczekajcie chwilę. Okej, mam już pensetkę i dzisiaj zabezpieczam się taką karteczką, dlatego że to jest straszny wariat i ja nie chcę, żeby tutaj mi za chwilę uciekła. I podczas kiedy weźmiemy tą pokrywkę, bo oczywiście kokon jest tutaj na pokrywce przyklejony, więc jak wezmę pokrywkę, to oczywiście przykryję kartką, żeby nie zdarza się jakaś ucieczka czy coś. Tak więc dobra, zaczynamy. Jak sprawdzałem ostatnio, to ten kokon był troszkę właśnie ten... No, przyczepiony do gniazdek, Jezu, nie mogę się słowić. Ilomaś tam tymi niciami. Ten kokon jest oczywiście tymi nićmi przyczepiony do gniazda, więc będę musiał troszkę pomanewrować pensetą, żeby te nici urwać. Bo nie chcę oczywiście całego gniazda wyciągnąć od razu. I muszę, nie mogę też dopuścić, żeby samiczka się speszyła i nie zaczęła mi tutaj biegać czasami, bo to jest w najgorszym wypadku. Tak więc ja teraz muszę to ostrożnie zrobić, bo tak jak mówię, to jest wariat i strasznie lubi biegać.
I mi się ręka trzęsie. I troszkę urwiemy. Bo tak jak mówię, samiczka to przyczepiła do gniazda dosłownie. Tu mam jeszcze pajęczynę. Dobra, widzicie, kokon. Kokon jest. I teraz delikatnie przykrywamy kartką. Dajemy to na bok. I jak widzicie, tutaj jest nasz kokon. Ja go teraz delikatnie odczepię pensetą. No bo palcami oczywiście nie, bo możemy pomiażdżyć młode w środku. Także ja użyję pensetki. I na pewno wam go pokażę. Mogę sobie go spokojnie wziąć na dłoń. On nie jest ciężki, on dosłownie nic nie waży. Może wam go pokażę od góry teraz. Okej, okay, możemy tutaj dostrzec kawałki torfu. Samica zabezpieczyła kokon przed rozpoznaniem przez jakichś drapieżników czy coś. Zamaskowała go, że tak powiem. No tak więc tak on wygląda. To jest taka kuleczka. Jeszcze go dzisiaj nie będziemy otwierać, i go tylko odbierzemy. Otworzymy go dopiero za 4 tygodnie, kiedy te małe troszkę podrosną w środku. No i wtedy będziemy bawić się w otwieranie takiego kokonu. A teraz wracamy do naszego pojemnika. Okej, okay, ja biorę w tym momencie mój pojemnik. I ja teraz sobie delikatnie uklepię ten torf, żeby po prostu pozbyć się nadmiaru wody z niego. No i tak przy okazji wymieszać ten torf razem z tą wodą. Tutaj oczywiście jeszcze jest troszkę bagno, ale to chyba nie szkodzi. Tutaj nie trzeba dużo torfu, byle żeby troszkę wilgotności było i w ogóle. No i dalej się usyfiłem. Dobra, nieważne. Weźmiemy jeszcze troszkę spryskiwacza i tutaj w te suche miejsca również spryskamy. Ale nie dużo, bo już naprawdę mokry torf, więc raczej nie chcę tutaj bagna w żadnym wypadku. Jeszcze uklepię. O nie. Coś mi tu zgasło. Dobra, wybaczcie za to. Po raz kolejny mi się tak zdarzyło. Dobra. Dziurki natomiast zrobię zwykłą pineską do tablicy. Ja mam tutaj cały pojemniczek tych pinesek. Je sobie położę tutaj w tle, żebyście, nie wiem, widzieli czy coś. No i teraz po prostu będę dziurkował ten pojemniczek. Tylko ostrożnie, bo jak plastik pęknie, to już wtedy będzie pies pogrzebany. Bo nie będzie to w ogóle ładnie wyglądało. Najwięcej dziurek oczywiście chcę zrobić tutaj, w pokrywce. No okej, może ja to zrobię poza ujęciami i widzimy się zaraz. Okej, moi drodzy, ja już jestem. Dziureczki zrobione, tak one wyglądają. Zrobiłem ich dużo na pokrywce, bo przyda im się. Jak są małe dziurki, to raczej dużo. Zrobiłem też tutaj na bokach, dookoła. Tego może nie widać, bo one są małe. No właśnie, dlaczego te dziurki są takie małe? Bo pajączki, które wyklują się z tego kokona, nie da się ukryć. Są moim dosłownie kilka milimetrów. Jeśli te dziurki byłyby większe, to one mogłyby po prostu uciec przez te dziurki wentylacyjne, więc zrobiłem takie małe. No to co? Myślę, że możemy już nasz kokon dawać do pojemnika. Jakoś to bezpiecznie chcę zrobić. Specjalnie go przesunę na... Chociaż nie. Dam go na środek. Aj, puść.
Teraz go nakierować na środek pojemnika. Dobra, siedzi. No to teraz zamykamy. Pojemniczek idzie na matę grzewczą, a samiczka również. Tak więc teraz może coś ciekawszego i nakarmimy sobie naszą samiczkę. O, czekajcie chwilę, ja pójdę po łączniki. Po zrobieniu kokonu na pewno nasza samiczka zgłodniała, tak więc na pewno pokusi się o naszego łącznika. To już możemy, myślę, zdjąć. Mam nadzieję, że mi nie wystrzeli nie wiadomo gdzie i nie będę jej szukał później. Tak więc okej. Pęsetkę sobie wytrzemy z pajęczyny, bo jest cała z kokonu. A ja tutaj sobie wyszukam takiego w miarę małego łącznika. Będę na nią zerkał, bo ja jej nie ufam. Ten jest świeżo po wylince, to jego nie będziemy na razie tykać. O, tutaj jest jakiś taki niemrawy, taki mały, ale jest dosyć słabo ruchliwy, więc jego raczej nie użyję. My potrzebujemy takiego, który jest ruchliwy. Ten co, martwy? Się nie rusza w ogóle. Dobra, to ja tutaj poszukam jakiegoś innego. O, tego myślę mu damy. Znaczy jej. Dobra. To ja teraz wyciągnę go sobie. Wow! Nie lubię, jak ten mocznik mi się tak rusza w tej pensecie. To jest ohydne. Wiem. Wezmę go na łyżeczkę. Gdzie ta łyżeczka jest, cholera? Zapytacie, co łyżeczka robi w mojej hodowli? Nie wiem. Zakosiłem mamie. Nie polecam. Później była na mnie zła. O, ten się rozruszał. Dobra, mam łącznika przygotowanego tutaj, z boku. Te sobie odłożymy, bo te nam już nie będą dzisiaj potrzebne. Teraz wam pokażę kamerkę od góry, jak nasza samiczka atakuje. Bo to jest dosyć ciekawe, myślę. Okej, jak widzicie, samiczka jest tam. Tak więc my teraz sobie weźmiemy tego łącznika, to robactwo, i po prostu sobie to wrzucimy. A samiczka powinna zrobić swoje. Widzicie, jak ruszyła? Zobaczcie. Proszę. Zobaczcie, jaki wariat. Jeszcze mącznik próbuje się tu wydrygiwać, ale samiczka wie, co robić. Samiczka po kokonie na pewno jest głodna, więc specjalnie zaplanowałem karmienie na ten odcinek. Widzicie, mącznik się stawia jeszcze. Gwałtowne ruchy wykazuje, ale samiczka nie daje za wygraną. To jest kwestia czasu, kiedy mącznik przestanie drgać. Bo założę się, że samiczka już wstrzyknęła część trucizny. O, proszę. Proszę, jakie tu się... Wow, widzieliście to? Ja tam widziałem dziurę w mączniku. Ja jeszcze nie będę robił pauzy, bo to jest ciekawe, chyba. Zobaczcie, jaka się tu walka odpierdziela. No po prostu bajka. Mącznik jeszcze walczy. W momencie, kiedy nasza samiczka już będzie trawić naszego mącznika, to ja po prostu zroszę jej. Jak widzicie, sucho ma dosyć. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie. Jak go chwyciła. Widzicie to?
Widzicie to? Za głowę go trzyma. O luju. To już po mączniku, na 100%. No, czy pokażę cię coś jeszcze, czy już raczej tyle, po mączniku. No nic, dobra, widzimy się przy mowie końcowej. Tak więc okej, to był atak kątnika domowego. Ja już naszą lokatorkę, a nie, jeszcze nie. Właśnie, zapomniałem zrosić. Także ja teraz tutaj troszkę wody wleję. Bo ona ma tutaj dosyć sucho. O nie, troszkę na pajęczynę wylałem. Staram się tak ominąć, żeby zaraz mi nie wystrzeliła nie wiadomo gdzie, bo to jest wiadomo biegacz, jakich mało. Troszkę tu, tam i powinno ładnie wsiąknąć w całe podłoże. O, jeszcze coś robi. Skubana, mącznika se wyciągnęła. Widzicie wy to? Wyciągnęła se mącznika. Nie no, to jest coś superowego, naprawdę. Wy to tutaj pewnie coś tam jeszcze widzicie przez te ścianki. Ale dobra, już dzisiaj nie będziemy podziwiać naszej lokatorki. Wow. Wystraszyła się. Mącznika zostawiła. Ale dobra, zaraz powinna go z powrotem chwycić. Czekajcie, ja to może tak obrócę. Bo źle nałożyłem. Dobra, ciebie odkładamy i żegnamy dzisiaj, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.